Skład Górnika Piaski możecie się zapoznać. A teraz skład CKS-u Czelać. Obie drużyny już przygotowane. Witają się z kibicami. Kto wychodzi? Już jest na połowie Górnika. Podanie na prawo do Sprusa. Tutaj wrzutka. I uwaga, aż niewiele zabrakło, żeby tutaj można mówić o sytuacji bramkowej. Kawecki mocno poszedł. Podanie do Sprusa. Czy przejdzie? Sprus przeszedł, jest już w polu karnym. Wycofanie do Kuliga. Kulik strzel to! W ostatniej chwili któryś z zawodników Górnika zablokował ten strzał i mamy nadal wynik 0-0, 12 minuta spotkania. Dobra sytuacja Górnika, ale nie zdołał dojść do piłki. Ider Latka wyjaśnia sytuację. Maciek Kruczek będzie wykonawcą rzutu wolnego. Arbiter już zagwizdał. Wrzutka. Wybicie przez zawodników Górnika Piaski. Jeszcze raz Kruczek. Będzie wrzucał lewą nogą. Jest strzał! Achym, jak niewiele zabrakło. Emil Kłosek mógł wpisać się na listę strzelców jako pierwszy z Derlatką. Zbliża się do pola karnego. Świetne podanie do Kruczka. Zamieszanie ogromne. Nie ma też karnego, mimo że przewrócił się Kulik. Ale jest przejęcie przez Powolnego. Teraz jest 2, 4, 6, 7 na 3. Wykorzystajmy to, CKS-ie. Jest wrzutka w pole karne i Sprus, jak niewiele znowu zabrakło. Pod względem kibicowskim zdecydowana przewaga kibiców CKS-u Czelać. Górnik Piaski, w zasadzie można powiedzieć, że w tej chwili tylko przebywa. Uwaga! Jest! Oskar Śmiałkowski strzelcem pierwszej bramki dla CKS-u Czelać! Brawo! Ale w tej chwili Górnik Piaski przechodzi do ataku. Nie było faulu, arbiter był blisko i znowu będzie trzeba budować tą akcję. Dobre podanie do napastnika Górnika Piaski, ten oddaje strzał, ale brawo Przemek Szlawski. I tutaj Emil Kłosek z Powolnym, bardzo delikatnie do Oskara Śmiałkowskiego. Ten przechodzi świetnie na lewej stronie. Do kogo woda piłkę? Jest Kulik. Ach, wybronił tą piłkę. Jak to się mogło stać? Sprawdzić i oczywiście dam znać. W najgorszym wypadku tą informację podam po przerwie, a w tej chwili jest! Ależ piękna bramka! Ależ piękna bramka! To było to! Jakub Kulik! 2-0! Brawo! Derlatka klatką do Bochenka, a ten niecelnie, ale jest jeszcze strzał z daleka! Ach! Minimalnie obok prawego słupka strzeżonego przez Marcela Szafrańskiego. I uwaga, piłka przejęta. Kulik poczekał na kolegów. I długa piłka do Sprusa. Ach, niewiele znowu zabrakło, żeby dostał tą piłkę. Jest jednak wycofanie. Karny! Jest oczywiście, że tak. Rzut karny dla CKS-u Czelać. Bardzo dobrze się to w tej chwili nam ogląda. 33 minuta i możliwość podwyższenia rezultatu na 3-0. A Kruczek już ustawił, już koncentracja pełna. Gwizdek, rozbieg. Jest! 3-0, CKS Czelać prowadzi z Górnikiem Piaski. Ale nie było przewinienia i Górnicy przejmują piłkę. Na chwilę, ale przejmują. I w tej chwili wychodzimy. Kruczek
z przodu Śmiałkowski. Jest przed bramką Kulik, ale piłka do niego niestety nie dociera. Tutaj niestety strata piłki. Było to złe rozegranie naszych zawodników. I rzut karny. Już rozbieg. I broni to! Co on zrobił? Miał wybronioną tą piłkę, sam sobie ją wrzucił. Niestety w tej chwili stracił piłkę. Nie do końca dobre to było podanie. A Górnicy w narożniku już pola karnego. Jeszcze jedna wrzutka. I uwaga, bardzo niebezpiecznie. Jest 3-2 dla CKS-u Czelać. I bramka kontaktowa. Bartosz Kaim, o ile dobrze widziałem. I lewą stroną znowu wrzutka w pole karne. I bardzo niebezpiecznie, ale myli się w tym momencie zawodnik Górnika Piast. Utrzymujemy się przy piłce. Kuba Kawecki dojdzie do tej piłki. Tak, doszedł. Wrzutka w pole karne. Derlatka. Super fajna piłka do nawrota i strzelto! Ajajaj, prosto w bramkarza! I z rzutu wolnego zawodnik z numerem 22, czyli Janicki Roman. Dobre dośrodkowanie, ale... Oj! To powinna być łapana piłka przez bramkarza. Derlatka, Kawecki. Może teraz troszkę szybciej. Super, fajnie, Madejczyk! Ach, niestety! Znowu zabrakło. Odkręcił piłkę zamiast ją dokręcać. Już przygotowany. Od poprzeczki chyba się jeszcze odbiła i wyszła na kolejny rzut rożny, ponieważ to nasz obrońca wybijał piłkę. I jej dotknąć. Długie wybicie na prawą stronę. Tutaj Madejczyk do Mazura, to było dobre. Mazur w tej chwili świetnie do Madejczyka. Czy dojdzie? Ach, w ostatniej chwili wyłuskał. 3 minuty minęły, biorąc pod uwagę, że jeszcze była interwencja. Myślę, że jeszcze około 30 sekund ten mecz potrwa. I wielce prawdopodobne, że to CKS zamelduje się w kolejnej rundzie. I teraz nawrot. Strzel to! Jeszcze podanie! Oże drogi! Józefowicz niestety przestrzelił w sytuacji stuprocentowej. Sędzia wziął udział w grze, jak tutaj mi podpowiadają z boku. Długa piłka. Czy będzie jeszcze strzał? Uwaga! Czemuż za tym nie poszedł nawrot? Jeszcze poszedł! Cudownie, patrzcie, to jest 90. już w tej chwili 6. minuta spotkania. Już nam się skończył czas w zegarze. 96. minuta. I ostatnia akcja meczu. Bramkarz gości w polu karnym. Wrzutka. Wybita piłka. I w tej chwili arbiter kończy to spotkanie. 3-2 dla CKS-u Czelać. Pierwsza połowa, totalna dominacja naszego zespołu. I 3-0 w drugiej połowie. Niestety nie dajemy do końca rady z koncentracją. Być może zmiany, które nastąpiły w 46 minucie, troszkę zaburzyły ten rytm naszej drużyny. Ale najważniejszy jest wynik, ten skład, ta gra CKS-u na dzisiaj wystarczyła na Górnika Piaski, choć muszę przyznać, że szczególnie druga połowa to była słaba połowa w wykonaniu naszej drużyny. Liczy się wynik, liczy się awans do kolejnej rundy, już do półfinału podokręgu sosnowieckiego, więc 3-2 i CKS Czelać w półfinale Pucharu Polski podokręgu Sosnowiec.
Serdecznie dziękuję. Piotr Niedbała za mikrofonem. Jakub Niedbała jako operator za kamerą. Dziękujemy i do zobaczenia. Przypominam, 5 października mecz w lidze. Też z Górnikiem Piaski. O punkty. Dzisiaj Górom CKS Czelać. I jak to kibice śpiewają, awans jest nasz. Meldujemy się w półfinale Pucharu Polski pod okręgu Sosnowiec. Serdecznie dziękuję. Dziękują piłkarze, zarząd i kibice. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się!